Witam bardzo serdecznie, z tej strony Jamek. A przed Wami dziś film, w którym chcę pokazać wyniki pierwszego etapu turnieju PvP na Feniksie. Oraz chciałbym Was zaprosić na jutrzejszy stream. To jest środa o godzinie 18.30, podczas którego zaprezentuję z Knajcikiem losowanie do drugiego etapu turnieju. A teraz przed Wami wyniki. W pierwszej grupie z pierwszego miejsca wychodzi Kakarotto mając 13 punktów. Z drugiego miejsca wychodzi Glaciox mając 8 punktów. A Daniox z trzeciego mając 5 punktów. Niestety Caprio mając 4 punkty odpada z turnieju, ponieważ jest ostatni w grupie. Dokładne wyniki nie będę czytał, bo macie to nie dość, że na forum. Teraz również tutaj możecie sobie zrobić stop klatkę i zobaczyć, jak to dokładnie wyglądało. Jeżeli chodzi o filmy, to nie wszystkie filmy zostały nagrane tych walk i część z nich będzie, część z nich nie będzie w ogóle. Jedynie co mogę obiecać, to filmy od ćwierćfinału, nie przepraszam, od 1/8 finału. To każda walka będzie na moim kanale, a tak to będą losowe walki pokazywane na kanale, bo po prostu tych walk jest za dużo. Tak wygląda grupa pierwsza. W grupie drugiej z pierwszego miejsca wychodzi Esiu mając 12 punktów, następnie Duduś mając punktów 11, z trzeciego miejsca wychodzi Kielon mając punktów 7, a gracz Meteora żegna się z turniejem mając 0 punktów. W grupie trzeciej z pierwszego miejsca wychodzi Corderos mając punktów 14, Margo the Best z drugiego miejsca mając punktów 11, Peral osiągnął liczbę punktów 5, wychodzi z trzeciego miejsca, Bosch niestety 0 punktów, opuszcza turniej z czwartego miejsca w grupie trzeciej, niestety, przykro nam. W grupie czwartej z pierwszego miejsca wychodzi Schubert mając punktów 14, drugie miejsce Linerio punktów 7, Ayo punktów 5 i Hyadi żegna się z turniejem poprzez ostatnie miejsce w grupie z liczbą punktów 4. Grupa piąta. Z pierwszego miejsca wychodzi Davis punktów 14, Creative punktów 9. Z drugiego miejsca wychodzi, z trzeciego miejsca wychodzi Mierzej punktów 6. I Skittles żegna się z turniejem punktów 1. 1 punkt. Grupa szósta. Z pierwszego miejsca wychodzi... O, ja Majka. Dzień dobry, to ja. Punktów 15. Drugie miejsce Ilio punktów 9. Julor punktów 5. Z trzeciego miejsca i Paweł 54 żegna się z turniejem mając 1 punkt w tej grupie. Jest to grupa szósta. Grupa siódma. Z pierwszego miejsca wychodzi Knajcik, punktów 14. Utrata z drugiego miejsca wychodzi punktów 9. Rokos z trzeciego miejsca punktów 4. No i z czwartego miejsca niestety nie dostał się do kolejnego etapu Masiek mając punktów 3. Grupa ósma. W grupie ósmej z pierwszego miejsca wychodzi Nelcia mając punktów 12. Z drugiego miejsca Arcinis mając punktów 11, z trzeciego miejsca Ronex punktów 6 i z turniejem żegna się Shunji na czwartym miejscu 1 punkt. Także tak przedstawia się pierwszy etap. No i cóż teraz mogę powiedzieć? Jeszcze serdecznie zapraszam na losowanie jutro o godzinie 18.30 na mój kanał. Wraz z Knajcikiem wylosujemy osoby do drugiego etapu tego turnieju i tam też dowiecie się, jak będą wyglądały kolejne walki, kto z kim, jak to będzie wyglądać. Cóż jeszcze? No to wszystko. Zapraszam jutro na streama. Trzymajcie się, elo.